Jak ja znajduję te ciekawe samochody, to właśnie w ten sposób. Jadę sobie, patrzę, nie do wiary. Stoi maluch przerobiony na pług śnieżny. Tak też wygląda na pierwszy rzut oka. Jest to oczywiście lifting, znowu taki podobny do tego, co ostatnio nakręcałem. Tutaj z tyłu jest zrobiona jakaś podwójna oś na podwójne koło. Nawet nie wiem, jak te koła razem się trzymają, kupy. Ale całkiem ciekawy maluch. Oczywiście kogut do pracy na ulicy, taki specjalny do prac drogowych. Proszę bardzo, pług śnieżny z przodu. Ciekawe, skąd on ma siłę w ogóle pchać taki pług. To jest, Jezus, metalowe to jest. Jeszcze jakby było plastikowe, to rozumiem, ale metalowe. W środku jest tylko jeden fotel kierownicy, nie ma nic więcej. Pod maską, klapą tylną jest, co jest? Normalny maluchowski silnik. Jadę wolno, bo mi wolno. O, proszę, maluchowski wydech, maluchowska miska olejowa. Nie do wiary w ogóle. Skąd takie samochody się u nas biorą?